pobawisz się grzecznie. No, a my pakujemy rzeczy, czyli bierzesz, ja już pakowałem fotelik do samochodu. Ale do niego sobie wkładam po prostu koce i takie rzeczy, koce, szale, jeszcze wyciągnę tamtą, przyniosę te koce, które tutaj mam. Dobra, na szczęście uda się z tym pojechać, dobrze, mamy ten samochód. Tu mamy jeden koc. Mikołaj jest najmniejszym pomocnikiem tej całej sytuacji. Teraz człowiek tak przechodzi opcję działania. To też bardzo dużo robi na głowę, że ma się wrażenie, że robi się coś dobrego, czy ma się, no robi się coś dobrego i od razu człowiek ma takie no wyobrażenie, że jakkolwiek jest w stanie coś tam kontrolować tą sytuację, chociaż pomóc, no nie? Więc namawiamy was do tego bardzo mocno. Gdzie miałam jeszcze te rzeczy? Miałam drugi kost, go dałam go do odświeżenia, bo on był prany, ale wiecie, tak w szafce to zawsze... Przynajmniej ładnie pachnie. To se włączyłam. Dobra, to się mniej więcej będzie... idziemy po te kurtki na górę jeszcze. Mhm. Także Mikołaj się tu bawi, ja sobie wezmę go na kamerze. Dziewczyny, pilnować Mikołaja. Dacie radę w trójkę? Dają zawsze radę, czujkę. Tu jeszcze mam na górze rzeczy jakieś, które się mogą przydać. Jakieś ciepłe skarpety i kosmetyki dla dzieci. Mówisz, że to jest takie foliowe? Przeźroczyste jak na kołdrę czy poduszki, wiesz, z zamkiem takim. Mamy, znalazło się. Teraz to przeglądniemy, co tam w środku jest. Teraz zobaczę, czy tego nie odświeżyć. Wziąć to? Nie, spokojnie. Dobra, to idziemy na dół. Dobrze, jeżeli chodzi o jedzenie, to już raczej nic tam nie będzie dotuwać. Jeszcze ewentualnie pampersy, bo i tak jedziemy, to się może przydać. Mam tutaj te patyczki do uszu, alantany, bo to może być... Jestem dobrym szmaczem. Co tam, Mikuniu? Jak tam na liściu? Jak się pan miewa na liściu? Całkiem fajnie. Dobrze. Po czym to tam kopiesz? No? Łobuziaku? Bo to już jest wypełnione po brzegi. Ja jeszcze znalazłam tutaj jakieś skarpety i tego typu rzeczy. Wzięłam bańki mydlane dla dzieciaków po prostu. Ja wiem, że to są może takie głupoty, ale dla dzieci mają znaczenie. Jeszcze mam tutaj jakieś buty takie, wiecie, emu, ciepłe, to też może się przydać. Także wkładamy to wszystko tu do środka, zamykamy, bierzemy Mikołaja, bo nie mamy go z kim zostawić i jedziemy do siedziby na Komi. Jeżeli ktoś z was chce pomóc, mam nadzieję, że wielu z was chce pomóc, podam wam tutaj w opisie adres i też tutaj go wyświetlę. My już zgłaszamy się z samochodu, jedziemy do Wilkowic, ponieważ cała zbiórka znakomi jest organizowana w Wilkowicach. To jest obok Bielska Białej, niedaleko Łodygowic, zaraz granicząca miejscowość. Daję wam tutaj adres, żebyście wiedzieli co i jak. Jedziemy, żeby zostawić, zobaczymy jak to tam wygląda, też wam to pokażemy jak to wygląda w środku. Mikołaj nam zasnął, bo jedziemy w trójkę, tak jak mówiłam wcześniej, miało być tam trochę zmian, ale niestety, znaczy niestety, ostatecznie mały pomocnik jedzie z nami. Mamy wszystko zapakowane, wzięliśmy wszystko, co mogliśmy oddać, czego Mikołaj w tym momencie też nie potrzebuje. Niektóre rzeczy, które mieliśmy na później, też dajemy od siebie. Tak. Po prostu Mikołajowi kupimy inne jak coś. Dokładnie. Tak, żeby tego jak najwięcej nazbierać. Oddajemy też ten kosz Mojżesza, ten, który szyłem na odcinku, widzieliście. Dla Mikołaja specjalnie przyszywałem te rączki. Teraz może jakieś inne dziecko będzie się cieszyć, znaczy cieszyć, na pewno nie będzie może świadome, ale
Krzysiu doszył. Będzie, tak, będzie miało gdzie spać, więc to tak. Stwierdziliśmy, przynajmniej że nad podłogą, dobre. A nie gdzieś na zimnej podłodze. No. Dokładnie, dokładnie. No niestety nie mamy żadnego wózka, który możemy udostępnić dalej, bądź łóżka polowego, czy nawet materaca nie mieliśmy takiego, wiesz, tego dmuchanego, bo się nam zepsuł. Ale to, co mieliśmy i może pomóc, to przekazujemy. Tutaj zobaczycie oki. Mały miś śpi, zmęczony, ale on lubi spać w samochodzie, więc będzie dobrze. Mam nadzieję, że nam pozwoli wszystko pozałatwiać. Dobrze, zgłosimy się już na miejscu, a tymczasem jedziemy powolutku, ostrożnie, bo też nie znamy samochodu, bo to jest nowy samochód. Jestem ciekawa, czy braliście udział w jakichś zbiórkach. Dajcie znać w komentarzu, zmotywujcie też innych. Wydaje mi się, że wiele osób będzie sobie to ceniło. Wspieramy jak możemy, wy też wspierajcie, bo dobro wraca. W tym momencie ta dobroć i serdeczność jest niesamowicie ważna. Ok, dojeżdżamy powoli do siedziby na Komi. Także Krzyś wjeżdża. Nie wiem do końca, w którym miejscu to ma być. Więc będziemy szukać. Hello! Tam są strzałki, tam gdzie Natalia stoi, to no, tam. To tam, dobra. Dobra. Hejo! My tu z takim małym pomocnikiem, ale on przestał mieć humor. Wiesz, fajnie mu się ten. Nie śpi. Ta, on byś spał. Co on będzie marnował czas? Już wam pokazuję, co ja. My dzisiaj jedziemy na spotkanie z zakonnicami tam z Notre Dame i tam będą nam dzisiaj mówić, co jest potrzeba. Bo to jest w Bielsku czy w... Bielsku, w Lipniku. A, w Lipniku, no. I tam będą nam dzisiaj mówić, co będzie trzeba przywieźć jeszcze, no i jeszcze jakąkolwiek pomoc, bo oni się przygotowują, czyli maglują wszystkie pościele, sprzątają, przygotowują to wszystko, więc jak coś, to będziemy też na bieżąco mówić, co tam jest potrzebne, nie? Czy, czy jakieś ubranka dla dzieci, no bo ja też mam po dziecku. Bo nie wiadomo jeszcze, jakie to będą dzieciaczki, w jakim wieku? Od 18 miesięcy do 18 lat. 25 dzieci. A to jest jakiś dom dziecka czy coś? Tak, dom dziecka. Dom dziecka. No. Makabra. Powiem ci, że Jezus Maria, to jest straszne. Powiem ci, co mamy. Mniej więcej. Więc podejrzewam, że koszmar może żeby się przydał, bo nie wiem, czy... Tak mi się wydaje, że wiesz... Nie wiedzą jeszcze, dopiero oni jadą, nie? No, zobaczymy. Nie wiem, czy nie będzie za mały, no ale jeżeli będzie tutaj za mały, to gdzieś indziej na pewno się przyda, no nie? Mam tutaj też takie, tylko to są, wiesz, takie małe, no nie? Więc nie wiem, tutaj są większe kurtki dla takich dzieci, to wiesz, 5 lat i tak dalej. Na pewno na granicę. To no, ale to wy będziecie już dzielić, tak, no nie? Tak. Tam też jest koc, bo to jest zapakowane do środka. Tutaj wziąłem jakieś, no nie wiem, takie dla tych dzieciaków, żeby trochę miały, tak. Akurat miałam, rzuciły mi się bańki mydlane. Takie pierdoły, bo pierdoły, ale wiesz. Słuchajcie, w siedzibie na Komi, tu o, odniosę. Na Komi, tutaj mamy takie oznakowane wejście. I tutaj są przekazywane wszystkie rzeczy, które macie. Ja wam tam już wcześniej wszystko udostępniłam. Także zobaczymy sobie, ja jak wiem, to... To cię łączy? Dzień dobry! Gdzie to możemy dać właściwie? Dziewczyny, wiecie? To no tam... tutaj właśnie, tu środku. Dobra. Okej, to ja ci pomogę. No, byłoby super. To ma uszy, więc będzie łatwiej. Ja tam to zabieram. Wiesz co, tu jest tylko wózek, a to trzymam. To ja wezmę to. To. I tu jest jedzenie, wiesz, takie jakieś słoiczki. Trzymasz? Dobra, jestem. O, super. Cześć, łobudzie. Jaki ty jesteś fajny. Jaki ty masz oczka brązowe? Brązowo-niebieskie. Ciemnieje, ciemnieją. My już załatwiliśmy, zawieźliśmy wszystkie rzeczy. To jest dopiero początek zbiórki i bardzo was tutaj proszę, wejdźcie sobie na stronę, ja wam zostawiamy link. Tam są informacje, jakie jeszcze są najpotrzebniejsze. Jeżeli ktoś jest z Bielska, Żywca, okolic, to tutaj może wszystko zostawiać. Jest wyszczególniona, szczegółowa lista, czego potrzeba. Właściwie potrzeba wszystkiego, więc fajnie będzie, jeżeli wiecie, będziecie zerkać na to i popatrzycie, co macie w domu, albo ewentualnie, jeżeli możecie coś dokupić i podrzucić, to byłoby mega super. Ja wam, tak jak mówię, zerknijcie sobie, kliknijcie w opis, tam wszystko będzie, tam wszystko znajdziecie. Sorry, Rondo, i tutaj będziemy się
jeździ wózek po bagażniku. Światło też jest takie szalone, no ale cóż, musicie mi wybaczyć. No, dziewczyny tam są cały czas na bieżąco, odpowiadają, numer telefonu też jest podany. Jeżeli chcecie na przykład zadzwonić i zapytać się, czego w aktualnym momencie potrzeba, bo na przykład boicie się, że na stronie nie zostało to odświeżone, albo chcecie w stricte jakąś rzecz uderzyć, że tak powiem, i ją przekazać, to są dwa numery podane i tam możecie się zgłaszać, dostaniecie wszystkie informacje, pokierują was, wyjdą do was i naprawdę fajnie jest, że można to gdzieś przekazać konkretnym osobom i trafi to w konkretne ręce, bo tutaj będą przyjmowane osoby z domu dziecka. Liczę na was, ja i liczę na was wiele osób.